Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Gospodarstwo Rolne a Agroturystyka. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Prowadzenie działalności turystycznej w obrębie gospodarstwa rolnego wymusza dokonanie zmian w układzie przestrzennym i funkcjonalnym. Zmiany dotyczą przede wszystkim zagrody wiejskiej składającej się z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, składowo-magazynowych. W obrębie zagrody wyróżnia się strefy funkcjonalne. Mieszkalną, rekreacyjną, gospodarczo-maszynową, składową, inwentarsko-hodowlaną, odchodów, parkingową, komunikacyjną. Cechy zagrody wiejskiej. Regularny, zbliżony do prostokąta lub kwadratu. Nieregularny, nawiązujący do rzeźby terenu, cieków wodnych. Po środku gruntów, najczęściej we wsiach rozproszonych. Na skraju użytków rolnych, np. wieś typu ulicówka. Poza użytkami rolnymi, np. wieś typu wielodrożnica. Układ samotniczy. Sąsiednie zagrody znacznie oddalone. Układ zwarty. Bezpośrednie sąsiedztwo innych zagród. Zabudowa wolnostojąca. Wszystkie budynki usytuowane są oddzielnie. Zabudowa zespolona. Wszystkie budynki są ze sobą połączone. Zabudowa częściowo zespolona. Niektóre budynki są ze sobą połączone, np. inwentarskie ze składowymi. Dośrodkowy z centralnym podwórzem i usytuowaniem wszystkich urządzeń, np. studni silosów gnojowni w obrębie podwórza. Odśrodkowy. Przeniesienie niektórych czynności na zewnątrz działki. Pasmowy. Równolegle usytuowanie budynków wzdłuż jednej osi. Dodanie funkcji turystycznej do typowego układu czynnej zagrody wiejskiej może powodować konflikty funkcjonalno-przestrzenne z powodu zbyt małej powierzchni mieszkalnej, sąsiedztwa strefy mieszkalnej ze strefą inwentarską i odpadową, sąsiedztwa strefy wypoczynkowej ze strefą inwentarską i odpadową, braku strefy komunikacyjnej dla turystów. Rozbudowanego zaplecza garażowego dla maszyn rolniczych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.